Jak myślisz, czy da się skonstruować kwadrat, którego pole jest takie samo jak pole pewnego koła? Na to pytanie starożytni matematycy próbowali odpowiedzieć przez wiele setek lat. Do dziś pojęcie kwadratura koła jest synonimem problemu nie do rozwiązania. Wyobraź sobie, że prowadzisz pizzerię. Masz zapas opakowań w kształcie kwadratu o bokach 22 cm, 30 cm i 38 cm. Ktoś ukradł ci formy do pieczenia pizzy. Chcesz zamówić nowe. Jaki promień powinny mieć, aby pizze były maksymalnie duże, ale mieściły się w opakowaniach? Spróbujmy zobrazować w sobie ten problem. Skoro opakowanie jest w kształcie kwadratu, to narysujmy kwadrat. Załóżmy, że długość jego boku to 22 cm. W ten kwadrat ma się zmieścić maksymalnie duże koło, bo pizza ma kształt koła. Zastanów się teraz, jaki jest najdłuższy odcinek w kole. Najdłuższym odcinkiem w kole jest średnica. A jaki najdłuższy odcinek możesz narysować w kwadracie? Takim odcinkiem jest przekątna. Zobacz, co by się stało, gdyby pizza miała średnicę równą przekątnej. Pizza byłaby większa niż opakowanie. My chcemy, aby zmieściła się w środku. Jaka zatem może być jej maksymalna średnica? Pizza musi zmieścić się między ściankami pudełka, a te są oddalone od siebie 22 cm. Odległość punktów na okręgu koła musi zatem wynosić maksymalnie 22 cm. Średnica takiej pizzy musi mieć taką samą długość jak bok tego kwadratu. Sprawdźmy, czy to prawda. Widzisz, że tak. Promień formy tej pizzy będzie równy zatem połowie średnicy, czyli 11 cm. A jak to będzie w przypadku opakowania o boku 30 cm? Średnica największej pizzy, mieszczącej się w nim, będzie miała również 30 cm, czyli jej promień to 15 cm. Taki powinien być promień drugiej formy. A jaki promień powinna mieć forma do pizzy, która zmieści się w kwadratowym opakowaniu boku równym 38 cm? Odpowiedz samodzielnie. Promień formy dla opakowania o boku 38 cm to połowa tej długości, czyli 19 cm. Koło, które znajduje się wewnątrz kwadratu i które dotyka każdego z czterech jego boków, nazywa się kołem wpisanym w kwadrat. Zapamiętaj słowo wpisanym. Skoro wpisujemy koło w kwadrat, to koło ma być w kwadracie i ma dotykać każdego z jego boków. Moglibyśmy też to wyrazić nieco inaczej. Kwadrat jest opisany na kole. Spróbujmy sobie to wszystko uogólnić. Jeśli w kwadrat o długości boku a wpiszemy koło, to promień tego koła będzie równy połowie długości boku tego kwadratu czyli a przez 2. r, czyli promień tego koła równa się zatem a przez 2. Wróćmy teraz do nieco innej sytuacji czyli takiej, w której średnica koła jest taka sama jak przekątna kwadratu. Co możemy zaobserwować? Każdy z czterech wierzchołków kwadratowego opakowania dotyka krawędzi koła. O takiej sytuacji mówimy, że kwadrat jest wpisany w koło. Możemy też powiedzieć, że koło jest opisane na kwadracie. Załóżmy zatem, że bok tego kwadratu to 38 cm. Jaką długość ma średnica tego koła? Średnica tego koła jest przekątną kwadratu, czyli jej długość to 38 pierwiastków z dwóch. Promień to połowa tej długości, czyli 19 pierwiastków z dwóch. Jak to uogólnić? Jeżeli na kwadracie o długości boku A opiszemy koło, to jego średnica będzie miała długość równą a pierwiastków z dwóch. Promień koła będzie z kolei równy połowie tej długości, co możemy zapisać jako jedna druga a pierwiastków z dwóch lub a pierwiastków z dwóch podzielić przez 2. Jeżeli wierzchołki kwadratu znajdują się na okręgu, to mówimy że taki kwadrat jest wpisany w okrąg. Możemy też powiedzieć że okrąg jest opisany na kwadracie. Długość promienia takiego okręgu jest równa połowie przekątnej kwadratu. Jeżeli okrąg dotyka każdego z boków kwadratu dokładnie w jednym punkcie, to taki okrąg jest wpisany w kwadrat albo inaczej, kwadrat jest opisany na okręgu. Długość promienia okręgu to połowa długości boku kwadratu. Ten dział jest poświęcony zależnościom między długościami boków w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.